darmowa komunikacja miejska 20 lat temu dla osób bezrobotnych. Jeśli powiatowe urzędy pracy uporają się z przygotowaniem do obsługi chętnych, być może pierwsi bezrobotni odbiorą darmowe bilety już 15 lipca. Tak przynajmniej chcieliby prezydenci miasta oraz szefowie wszystkich klubów Rady Miejskiej, którzy wspólnie uzgodnili decyzję o sfinansowaniu biletów. W kasie gminy zarezerwowano na ten cel 1 000 000 zł. To będzie oczywiście rejestrowane w urzędach pracy i w zależności od tego, jaki będzie wynik i zainteresowanie tą formą pomocy dla bezrobotnych, po kilku miesiącach ocenimy skuteczność i efektywność tej formy pomocy. Każdy bilet będzie imienny. Jeśli liczba chętnych do odbioru migawek nie rozrośnie się nadmiernie, bilety rozdawane będą też w następnym miesiącu. Zależy to jednak od skuteczności działania systemu. Bezrobotni zostaną zarejestrowani, a urzędy ocenią koszty operacji oraz to, czy bilety rzeczywiście pomogły bezrobotnym znaleźć pracę. Jak zgodnie twierdzą autorzy pomysłu, darmowe bilety MPK mają być swoistym barometrem mierzącym aktywność bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia. Koniec politycznego sporu wokół pomnika na stacji Radegast. Projekt szybko zrealizowano. Ważne jest, że uzgodniono zdania w kwestii pieniędzy, jakie mają być przeznaczone na pomnik. Kontrowersje wzbudzało honorarium dla autora projektu, bo ceniony architekt miał otrzymać za swą pracę 400 tysięcy złotych. W projekcie uchwały autorstwa radnego Macieja Rakowskiego znalazła się gwarancja, że gmina nie wyda na całość budowy pomnika więcej niż 1 000 000 zł. Tym projektem moim, wskazując jakby górną granicę kwoty 1 000 000 zł, również określiłem przyszły ciężar, który będzie spoczywał na budżecie miasta, a do czasu rozstrzygnięcia przetargu, jeżeli taki będzie miał być przeprowadzony, prezydent przecież ma możliwość realizacji swoich deklaracji, poszukiwania sponsorów. Prezydent Łodzi, Jerzy Kropiwnicki, pewien jest, że środki finansowe na ten cel nie będą pochodziły wyłącznie z gminnej kasy. To jest projekt, w którym finansowo będą uczestniczyli, jak sądzę, zarówno przedstawiciele środowisk miast i biznesu niemieckiego, ale także i różne środowiska pozaeuropejskie. Pomnik ofiar ma być gotowy w przyszłym roku na obchody 60-lecia likwidacji getta łódzkiego. Nietypowy koniec wesela. Goście pobili taksówkarzy. W sobotę w nocy taksówkarz odbierał klientów z bramy naprzeciwko restauracji Orfeusz. Zostali oni zaczepieni przez biesiadujących w restauracji gości weselnych. Finałem tego zdarzenia było pobicie taksówkarza i jego dwóch kolegów, którzy natychmiast nadjechali. Jeden z taksówkarzy ma złamany nos, pozostali mają również liczne obrażenia. Ja nadjechałem, to już po wyraźnym komunikacie tutaj z bazy, że jest jakiś tam napad i bójka. Podjechałem, no i ja zauważyłem najpierw właśnie kolegę tego drugiego, który podjechał jako w drugiej w kolejności i leżał na asfalcie nieprzytomny. No i ja jak podjechałem, to zauważyłem po drugiej stronie, właśnie tam, prawie pod samym Orfeuszem, jak jednego z naszych kolegów, właśnie dwóch tam biesiadników, biło. Taksówkarze są zaniepokojeni tym, że napastnicy nie zostali aresztowani i są już na wolności. Policja wyjaśnia, że przeprowadza wszystkie odpowiednie procedury. W tej sprawie zostało wszczęte postępowanie karne. Prowadzone jest pod nadzorem prokuratora. Policjanci realizują własne czynności, również wyznaczone przez prokuratora nadzorującego to postępowanie. Trwają cały czas czynności procesowe ze świadkami, z osobami pokrzywdzonymi. Gdyby były jakieś osoby pokrzywdzone, z którymi jeszcze policja nie kontaktowała się, nie mamy wiedzy, że zostały w jakiś sposób w tym zdarzeniu pokrzywdzone, proszone są o kontakt z pierwszym komisariatem policji. Po zebraniu dowodów zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu całego zdarzenia jako bójkę bądź też pobicie.